Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, mówi do Was Renard Fuchs i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Pomalujmy czołgi z września 1939. W tym odcinku mamy kolejny polski pojazd pancerny wzór 34, tyle że tym razem w wersji 2. Pomysł na malowanie został przedstawiony przez Szymka w komentarzu pod ostatnim filmikiem. I bardzo mi się podobał pomysł, żeby zrobić śnieżny kamuflaż, ale o tym za chwilę. Zapraszam Was na jego blog, link znajdziecie w opisie do tego filmu. Zerknijmy może do środka opakowania. Otrzymujemy model w dwóch wypraskach, ampułkę z klejem i niestety nie znalazło się miejsce dla wykałaczki, ale to żadna wielka strata. Pierwsza wypraska to jest górny kadłub modelu. On, jeżeli chodzi o pierwszą wersję, różnił się dosłownie paroma milimetrami albo centymetrami, wobec tego wielkiej różnicy tam nie będzie. No a drugą wypraskę pamiętamy już dwa numery wcześniejsze, to tam akurat mieliśmy pierwszą wersję wzoru 34. To jest identyczna wypraska. Jedyna różnica jest taka, że w tym przypadku montujemy działo puto, a nie karabin maszynowy Hotchkiss. Przy wycinaniu elementów zwracajcie uwagę na osie i na resory, gdyż są to bardzo delikatne elementy i można je łatwo uszkodzić. Podstawkę wykonałem tak jak dotychczas, z tektury wyciąłem 4 prostokąty o tych samych wymiarach, skleiłem je ze sobą, oszlifowałem boki, a następnie przykleiłem na nie piasek. Warto by się było zastanowić, dlaczego ten model reprezentuje akurat polski wóz znajdujący się pod dowództwem armii niemieckiej, a nie armii polskiej. Otóż Niemcy przechwytywali również polskie wozy bojowe, o czym świadczą zdjęcia. No i przypuszczałem, że to by była największa szansa na to, żeby ten wóz akurat dotrwał zimy i tym samym kamuflażu zimowego. Kluczowym elementem przy wykonaniu jaskrawych powierzchni, w tym i zaliczamy powierzchnie białe, to jest odpowiedni podkład. Ja stosowałem stary, dobry Skull White firmy Citadel. Uświadomiłem sobie, że potrzebuję nową farbę białą, ponieważ ta już nie jest w zbytnio dobrym stanie. W każdym razie problem był taki, że generalnie problem jest taki przy białym kolorze, że potrzebujecie więcej niż jedną warstwę. W moim przypadku były to 3 warstwy białej farby, oczywiście cienkie warstwy. Efekt śniegu robimy takim bardzo drogim środkiem modelarskim, który jest bardzo ciężko dostać na polskim rynku, jak już to od ręki do ręki za gruby hajs. Soda oczyszczona. Jest to najlepszy dowód na to, że nierzadko najlepsze materiały modelarskie możecie znaleźć w domu, dlatego zachęcam Was, żebyście najpierw znaleźli odpowiednią alternatywę, odpowiedni substytut, zanim pójdziecie do następnego sklepu specjalistycznego i kupicie drogie materiały za nierzadko duże pieniądze. Sodę oczyszczoną możemy nakładać na dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że mieszacie go z wikolem i taką pastę dajecie na podstawkę, a drugi jest taki, że wikol dajecie na podstawkę i później posypujecie sodą oczyszczoną. Następnie pozycjonowałem WZ-kę na podstawce, po czym wiedziałem, gdzie znajdują się opony, następnie wygrawerowałem kolejny w śniegu. Następnym krokiem było dodanie krzaczka z rogu i również przyklejenie do niego odrobinę mieszanki ze sodą i tym samym tworząc efekt, jakoby na tym krzaczku znalazł się jeszcze śnieg. W celu wykończenia podstawki pomalowałem jej krawędzie na czarno za pomocą farby Black Matte firmy Pactra. Efekt odpadającej farby białej, a dokładniej mieszanki wapna z wodą, uzyskałem poprzez to, że mieszankę farby Army Paintera Uniform Grey i farby Black Matte firmy Pactra nałożyłem za pomocą gąbki. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił z kamuflażem śnieżnym, to możecie się szykować na długie godziny spędzone bardzo cierpliwym malowaniem, gdyż malowanie kamuflażu zimowego nie należy do najłatwiejszych, a to głównie z tego powodu, że nie chcemy doprowadzić do nadmiernego zabrudzenia białej farby. Farbą Black Matte pomalowałem opony i czego tutaj nie zaznaczyłem, farbą Dark Tone Ink firmy Army Painter wypełniłem wszystkie szczeliny, uważając przy tym, żeby nie zamalować białe powierzchnie. Chciałem dodatkowo dodać efekt śniegu, który utknął w profilu opon. W tym celu pokruszyłem biały pastel i nakładałem go za pomocą wody. Za pomocą farby Four Brown firmy Army Painter pomalowałem wszystkie drewniane elementy na modelu. Oczywiście te, na których farba biała już odchodzi. Wobec tego nie na całej rękojeści. Przy pomocy sztywniejszego pędzla oraz kartki papieru usunąłem nadmiar pigmentu z opon. Dodatkowo za pomocą kleju typu Wicol przykleiłem pigment w okolice błotników, żeby stworzyć efekt takiego ciężkiego śniegu, który utknął przy błotnikach. Dodatkowo rozpocząłem pracę nad figurką żołnierza niemieckiego, który jest akurat w ubraniu zimowym. Za pomocą washa Dark Tone firmy Army Painter dokonałem prac poprawkowych w celu wyeksponowania krawędzi modelu, a farbą Black Matte pomalowałem lufy. Zdecydowałem, że na model dam również kalkomanię. Musiałem jednak przy tym pamiętać, że numery, które zostały namalowane na czołg, odpryskały razem ze białą farbą, a efekt ten osiągnąłem poprzez pomalowaniu po suchych kalkomaniach mieszanką farby Uniform Grey i Black Matte. Czystą farbą Uniform Grey uwydatniłem szare powierzchnie pojazdu pancernego. No i dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Tak oto prezentuje się gotowy model na gotowej podstawce. Muszę dodać na koniec, że wykonanie kamuflażu śnieżnego naprawdę nie należy do łatwych zadań. Jest one naprawdę czasochłonne i nie udało mi się wszystkiego uchwycić na kamerze i nie polecam tego kamuflażu początkującym modelarzom. Ja uważam, że to było dobre wyzwanie dla mnie i cieszę się, że spróbowałem swoich sił. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Zalajkujcie, zasubskrybujcie, cieszę się na każdą subskrypcję i motywuje mnie to do dalszych działań. No i oczywiście czekam na Wasze kolejne pomysły dotyczące kamuflaży. Czekam na Wasze kolejne propozycje filmów tego poradnika modelarskiego, którego robię. No i zajrzyjcie, bo będzie następny odcinek, a w nim Panzerkampfwagen II Ausführung C. To by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia i bawcie się dobrze przy modelowaniu. Na razie.